Cześć, słuchajcie, mamy tu licznik energii elektrycznej analogowy. I jakby to powiedzieć, prąd, który dociera z przyłącza waszego do tego licznika, często bywa tak, że jest właśnie zniekształcony, ponieważ w tym prądzie znajdują się różne zakłócenia i takie inne. I właśnie często bywa tak, że gdy mamy problemy z licznikiem, to właśnie wysyłamy go do ekspertyzy, do laboratorium, gdzie w tym właśnie laboratorium panują warunki doskonałe, czyli sinusoida jest doskonała, więc tam zawsze wam wykażą, że licznik jest sprawny i że to, jeżeli licznik wam źle chodzi, to jest wasza wina i tyle. Ale można to ominąć w legalny sposób, nie grzebiąc ani tu, ani tu, ani w przyłączu. Tylko pokażę wam sposób prostego wiejskiego elektryka amatora, który może każdy to zrobić u siebie w domu. A mianowicie mamy tutaj nakładki ferytowe, które pozakładałem na każdy przewód fazowy, włącznie z zerem. I te nakładki ferytowe mają właśnie za zadanie filtrować prąd, czyli niwelować wszystkie zakłócenia w nim powstałe poprzez proces transformacji z 17 000 V na 220, a dokładnie 3 razy 220 plus 0. I na każdym przewodzie fazowym, który wychodzi od licznika na tą archaiczną rozdzielnię w moim domu, bo to było robione na szybkiego. Jakby to powiedzieć, wtedy gdy to było robione, to nikt nie miał tyle pieniędzy, żeby zrobić to raz a dobrze. Więc proszę się nie naśmiewać, bo to i tak działa i to nawet dobrze. A nakładki ferytowe mają za zadanie właśnie wyprostować prąd, czyli pozbawić go wszelkich zakłóceń, żeby na cały układ szła doskonała sinusoida bez żadnych zakłóceń ani pików, co dzięki temu doprowadzi do tego, że rachunki za prąd spadną o 10%. Pozdrawiam serdecznie, Piorun Burza Elektryk, naczelny inżynier tej miejscowości.